Historia zamku w Jasieńcu sięga XII wieku. Na początku nad jeziorem zamkowym został wybudowany drewniany gród książąt pomorskich. Około XIV wieku okoliczne tereny zostały przejęte przez krzyżaków. W miejscu drewnianego grodu powstał zamek ceglany w stylu gotyckim na planie prostokąta. Składał się z zamku właściwego, otoczonego 15 metrowymi murami oraz przed Zamek znajdował się na pograniczu. I był używany przez krzyżaków jako placówka szpiegowska. Krzyżacy w przebraniu kupców zakradali się do sąsiedniej Bydgoszczy, aby obserwować działania Polaków. Lokalizacja zamku na pograniczu była dla niego również niekorzystna. Między XV a XVIII wiekiem, podczas licznych wojen, samych zmieniał właścicieli, był niszczony i wielokrotnie odbudowywany. Historia zamku zatrzymała się w drugiej połowie XIX wieku tego czasu systematycznie popada w ruinę oprócz widocznych murów są tutaj jeszcze resztki piwnic w których zachowane są sklepienia niedawno zamek został wykupiony przez prywatnego właściciela i trwają w nim prace zabezpieczające oraz archeologiczne zmierzające ku odbudowie zamku niestety prace z tym związane nie postępują zbyt szybko a pozostałości zamku wciąż niszczeją Tekst powstał na podstawie informacji ze strony www.zamki.pl oraz www.pomorska.pl.